Szeroki zakres usług fotowideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl. Sparta Katowice po wyjazdowej deklasacji MK Górnika Katowice podejmowała u siebie Sarmację Będzin, która plasuje się w środkowej strefie tabeli. Goście do Katowic przyjechali z zamiarem przeszkodzenia Sparcie w walce o awans do czwartej ligi. Czy ta sztuka się udała? Zobaczcie w materiale filmowym. Na początek składy obu drużyn. Sarmacja 12 Kozłowski, 3 Tomajka, 4 Ignalski, 6 Kulesza, 10 Kocot, 11 Góral, 13 Samborski, 14 Maj, 17 Żmuda, 18 Dudała, 19 Gładkowski. Trenerem jest Janusz Ilczyk. Sparta 1 Pieczonka, 5 Krawczyk, 19 Sarzała, 3 Szal, 21 Sobotka, 14 Weber, 10 Będkowski, 6 Hołota, 8 Markosjan, 17 Witkowski, 99 Bożek. Trenerem jest Michał Czysz. Od początku spotkania Sparta narzuciła swój styl gry i już w czwartej minucie stworzyła pierwszą okazję. Hołota do Będkowskiego, ten w pole karne do Filipa Bożka. Bożek mija Kozłowskiego. Ratuje sytuację jednak Daniel Majka. Dziesiąta minuta spotkania, rzut rożny dla Sparty. Piłka posłana na Hołotę, ten zgrywa do Michała Szala. Środkowy obrońca Sparty obraca się, ale nie trafia w światło bramki. 13 minuta. Filip Bożek przewraca się w polu karnym. Nie ma oczywiście mowy o faulu. Jest jeszcze Witkowski. Zagranie do Tomasza Hołoty, ten uderza. Bardzo pewnie łapie to Hubert Kozłowski. 21 minuta, Będkowski z rzutu rożnego wprost na głowę Sebastiana Sarzały. I pierwsza bramka dla Sparty Katowice w tym spotkaniu. Będkowski idealnie obsłużył kapitana gospodarzy. No i katowiczanie od 21 minuty prowadzą 1-0. To już minuta 26 i pierwsza doskonała okazja gospodarzy. W polu karnym jest Łukasz Żmuda, ma dużo miejsca. Fatalnie jednak strzela, no i bez problemu łapie to Krzysztof Pieczonka. Kilka chwil później kolejny rzut rożny dla Sparty, Markosjan do Witkowskiego i druga bramka dla gospodarzy. Stałe fragmenty gry to bardzo silna broń podopiecznych Michała Czyża. No dokładnie tak, i to też nie są jakieś stałe fragmenty, które mocno ćwiczymy, tylko akurat czy Kola, czy Martin, którzy wchodzą do tych stałych fragmentów i je wykonują, no to mają tą precyzję i wystarczy tam w odpowiednie miejsce wbiec i potem się udaje nam strzelać bramki z tego. 30 minuta spotkania, wychodzą ze swoją akcją goście, uderza na bramkę Karol Góral w bezpiecznej odległości od twierdzy Krzysztofa Pieczonki. 10 minut później goście mają rzut rożny, piłka posłana już w pole karne. Uderzenie głową, poprzeczka! Jest tutaj jeszcze Tomasz Maj, który pokonuje Krzysztofa Pieczonkę i goście łapią kontakt w tej 39 minucie spotkania. Sarmacja była bliska już po tym uderzeniu głową. Piłka zatrzymała się jednak na poprzeczce, no a do piłki dopadł Maj i dał nadzieję Sarmacji na korzystny wynik. To już fragmenty drugiej połowy tego spotkania. 65 minuta. Szal wygrywa ten pojedynek główkowy. Gielza zgrywa do Będkowskiego. Ten świetnie uruchamia Kamila Witkowskiego. Witkowski w polu karnym lobuje Kozłowskiego i jest 3-1 dla Sparty Katowic. Świetna, szybka akcja gospodarzy. Wygrana głowa przez Szala. No i idealnie obsłużony Witkowski przez Będkowskiego, który sprytnym strzałem pakuje piłkę do bramki. Kubacki teraz na prawej stronie boiska. Wiśniowski zostawia mu piłkę. Kubacki do Gielzy, ten przyjmuje, uderza na bramkę Kozłowskiego. Broni to jednak bramkarz z Będzina. 72 minuta. W natarciu teraz goście. Ignalski wpada w pole karne. Wykłada tą piłkę do Klaudiusza Kułagi. Ten jednak nie trafił w światło bramki.
80 minut. Kolejne dobre wyjście gości, piłka zagrana do Karola Górala. Góral sam na sam z pieczonką, nie trafił jednak do bramki ekipy gospodarz. Osiemdziesiąta trzecia minuta, Będkowski na głowę Sarzały, no i powtórka z pierwszej połowy. Asysta Kamila Będkowskiego i trafienie kapitana Sebastiana Sarzały. Druga bramka środkowego obrońcy z Katowic. Końcówka spotkania. Wiśniowski do Sobotki, ten doskonale uruchamia Witkowskiego. Witkowski wykłada do Banasiaka, który kilka minut wcześniej pojawił się na boisku. No i Bartosz Banasiak strzela bramkę na 5-1 dla Sparty Katowic. Doskonałe wykończenie tej akcji, wejście w tempo, no i bez szans na interwencję Hubert Kozłowski. Więcej bramek nie było, Sparta bardzo pewnie wygrywa 5-1. Poprzeszkadzali, ale to myślę, że otwarcie trzeba powiedzieć, że z własnej winy, bo pierwsze 12-13 minut, gdzie graliśmy w naprawdę w dobrym stylu i stwarzaliśmy tę sytuację, nie strzeliliśmy bramki i potem, jak to u nas bywa, stałe fragmenty nam pomogły w tym, że zdobywamy pierwszą i drugą bramkę w pierwszej połowie, ale potem nasza gra zdecydowanie siadła, dlatego też to tak wyglądało, że Sarmacja faktycznie w tej pierwszej połowie postawiła warunki i mieli sytuację do strzelenia bramek i zasłużenie zdobyli tą jedną bramką. Druga połowa też już trochę lepiej wyglądaliśmy, ale to dalej nie było ten obraz, jaki my chcemy, żeby Sparta wyglądała. Ale na pewno trzeba się cieszyć z 3 punktów, z 5 strzelonych bramek i patrzymy dalej. No, zaczęliśmy na pewno bardzo pewnie siebie, nabieramy coraz większej pewności siebie po meczu z Mikołowem, także wróciliśmy już na dobre tory, zaczęliśmy od 2-0, później przeciwnik udało im się strzelić na 2-1, dołożyliśmy później 3-4, także udana wygrana. Dzisiaj dobrze predysponowany Kamil Witkowski, także jemu jest chwała, dzisiaj jego mecz, MVP moim zdaniem meczu. Dośrodkował piłkę po ziemi, wbiegłem na pierwsze tempo, no i trafiłem do bramki, miałem chyba 5 minut na strzelenie bramki, także udało się. Mocne stałe fragmenty gry z naszej strony, tak jak zawsze, także wszystko po naszej myśli. Na odpoczynek nie będzie zbyt dużo czasu, bo już w środę podopieczni Michała Czyża zagrają na wyjeździe z zespołem CKS Czeladź. Początek tego meczu o godzinie 18:00.